Hej, nazywam się Daxi i postanowiłam nagrać mój pierwszy filmik na YouTube. Na pewno go wrzucę, oczywiście, jeżeli się uda. To jest właśnie pytanie. Ten filmik będzie o mnie, to znaczy na przykład ile mam lat, co lubię robić i takie różne rzeczy. W internecie znalazłam 20 pytań, na które postaram się odpowiedzieć. Mam nadzieję, że dam radę na wszystkie. Więc zapraszam. Dobra, jest tak. Pierwsze pytanie brzmi tak. Jak mam na imię? No to nazywam się Dagmara, ale nienawidzę swojego imienia, nie podoba mi się, strasznie jest brzydkie. Więc moi rodzice i w ogóle znajomi mówią do mnie Daxi albo Daga, takie właśnie fajne przezwiska wymyśli, właśnie tak mi się podoba. Dobrze, więc następne pytanie brzmi ulubiony kolor. Powiem wam szczerze, że ja lubię strasznie dużo kolorów, ale takie trzy najbardziej, które lubię, to jest na pewno miętowy, taki łososiowy. Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć, ale łososiowy to jest taki różowy, pomieszany trochę chyba z białym, taki rozjaśniony. I jeszcze jeden to chyba niebieski, mi się wydaje. Więc tak. Trzecie pytanie. Masz jakieś zwierzę? Nie, raczej nie mam, ale chyba, że mój brat liczy, to tak. Więc dobra, dalej jedziemy. Cztery, masz chłopaka? Oczywiście, że nie. Pytanie. Ulubiony przedmiot w szkole. Powiem wam szczerze, że najbardziej to ja chyba lubię WF. No wiesz, wiecie, takie ruszacie się, bawicie się, trochę zabawy, trochę sportu. Albo na przykład muzyka, też bardzo lubię muzykę, więc też się zaliczyłem na te dwa przedmioty. Kim chcę zostać w przyszłości? No to tak. W ogóle się nad tym jeszcze nie zastanawiałam. Wiem, że jestem już trochę dorosła, w sensie nie, ale nigdy się nad tym nie zastanawiałam, to znaczy. Może myślałam, może jakąś modelką, może projektantką mody, albo nie wiem, stylistką czy coś takiego. Zawsze myślałam o tym, ale jeszcze nie wiem dokładnie, co chciałabym robić. Mam jeszcze trochę czasu, żeby się zastanowić, więc powiem wam teraz na to pytanie, że nie wiem, jeszcze nie wiem. Dobra, następne pytanie. Wasze rodzeństwo. Oczywiście, że mam młodszy brat, nazywa się Max. Właśnie jak wcześniej wspominałam w pytaniu. Następne. Gdzie byś chciała wyjechać na kilka lat? Powiem szczerze wam tak. Ja teraz nie mieszkam w Polsce. Ja mieszkam w Niemczech, się wprowadziłam tutaj, ale resztę opowiem pod koniec, bo to jest trochę długa historia. Ale tak naprawdę na kilka lat chciałabym wyjechać. Przecież jeszcze nie wiem, może Polska albo Hiszpania albo Włochy, naprawdę ten włoski język mi się strasznie podoba. Dobrze, dalej. Masz GG, Skype'a, Facebooka? Mam Skype'a i GG, ale mam Skype'a i Facebooka, ale GG to nie mam, bo nie chciałam już zakładać. Mam tyle kont i haseł, więc nie chcę mi się tego już zapamiętywać, a większość zapomniałam. Dobrze. Następne pytanie. Masz naszą przyjaciółkę imię? Szczerze powiedziawszy tak. Mam przyjaciółkę, która właśnie jest w Polsce, nazywa się Karolina. I mam najlepszego przyjaciela, który też jest w Polsce, nazywa się Filip. Więc to są takie dwie osoby najbardziej ważne dla mnie. W moim oczywiście życiu. Może rodzina też jest ważna, ale oni też są naprawdę bardzo ważni. Następne pytanie. Jak się ubierasz w zimę, a jak w lato? W zimę zazwyczaj zakładam na przykład jakiś cieplutki sweterek, żeby nie było zimno, i na przykład leginsy albo spodnie. No i do tego oczywiście jakieś zimowe buty, kurtka, czapka, szalik albo komin. No i rękawiczki, to jest takie normalne, co nie? A w lato zazwyczaj biorę krótkie spodnie i jakąś bluzkę na ramionczkach, albo bluzkę z zwykłym krótkim rękawkiem. Oczywiście okulary przeciwsłoneczne i buty, jakieś klapki, japonki, coś takiego. Zazwyczaj tak. No. Następne pytanie. Ulubiona marka kosmetyków. O Boże. Szczerze mówiąc, jeszcze dużo mam kosmetyków, których bardzo lubię. Na przykład. Szczerze mówiąc, jeszcze nie pamiętam, jak się nazywają teraz już. Ale szczerze, używam strasznie dużo kosmetyków i ciężko mi je teraz wymienić. Następne. Rzecz, bez której nie obejdziesz się. No to tak. Nie obejdę się na pewno bez telefonu. Oj, bo telefon to jest naprawdę uzależniony od telefonu. I nie obejdę się chyba bez laptopa, albo. No chyba to są takie dwie rzeczy, które są dla mnie najważniejsze, które nie mogłabym obejść się bez nich. Ulubiony aktor, aktorka. Szczerze powiedziawszy, to lubię dużo aktorów i aktorek, ale aktor taki, który naprawdę go bardzo lubię, nazywa się Channing Tatum, to jest amerykański aktor. Bardzo go lubię z tego, że jest przystojny. Tak. I w ogóle fajny film gra, fajne role i to mi się naprawdę podoba. A aktorka
języka to chyba raczej nie mam, chyba że jakąś polską. Polskę może. Nie mam pojęcia. Szczerze powiedziawszy, to nie mam pojęcia. Więc dalej. Ulubiona piosenka, krok piosenka. Moją ulubioną piosenkarką chyba jest. Szczerze powiedziawszy, lubię dużo piosenkarek i piosenkarzy, ale takiej jednej to raczej nie mam ani jednego, więc trudno mi teraz powiedzieć. Dobrze, następne pytanie to jest. Jeszcze jest następne. Ulubiona książka. Od razu mówię, że książek nie czytam. Nie lubię czytać książek i zazwyczaj jak na przykład w szkole miałabym książkę do przeczytania, to raczej nie czytam, tylko słucham audiobooka. Tak, więc jestem taki lęk w następne pytanie 17. Ulubiona marka sklepu z ubraniami. O, no to tak, jest tak. C&A, Zara, H&M. Co jeszcze tam jest? New York. Aha, House, Stradivarius. I no to chyba tyle. Tak szczerze powiedziawszy, takie są takie moje najbardziej ulubione. Ulubiona marka butów. Zazwyczaj buty kupuję albo w CCC, albo w Deichmannie. To są takie dwie, które najbardziej lubię. Tak, szczerze powiedziawszy. Twoja waga, wzrost, rozmiar buta. O Jezus. Trochę się wstydzę o tym mówić, ale dobra. To waga, ja ważę 54 kg, chociaż to pewnie nie widać. Wzrost mam 1,60 m, chyba 7 albo 8. I rozmiar buta to mam 41. Taki 40-41. Strasznie mam wielką girę, niestety, po moim tacie. I ostatnie pytanie, 20. Moje hobby. No to tak, o hobby wam trochę powiem. I ja bardzo lubię pływać. Bardzo lubię grać siatkę. Bardzo lubię grać w koszykówkę, w piłkę nożną. W ogóle ja robię dużo sportów. Szczerze mówiąc, nie mam tylko jednego ulubionego, ale nienawidzę golfa i tych innych takich głupich trochę sportów. Takie są moje zainteresowania. Sport bardzo lubię i to właśnie to, co powiedziałam. Siatka, piłka ręczna, na przykład piłka nożna, koszykówka, pływanie. To takie są właśnie te sporty. Dobra, to było końce te pytania, ale mam jeszcze niedobrze do powiedzenia. Chciałam wam opowiedzieć o jak się tu znalazłam w tych Niemczech, tak? No dobra, trochę długa historia, trochę mi to zajmie. Więc tak. Mój tata przyjechał tutaj prawie rok temu, bo trochę było kiepsko z kasą i przyjechał tutaj, żeby zarobić. Oczywiście nie umiał języka, nic. Na początku było dla niego strasznie trudno. Ale spokojnie, powoli, spokojnie dał radę, załatwił mu mieszkanie, wszystko, pracę zaczął zarabiać, potem na święta przyjechał, no potem znów pojechał. Ale po jakimś czasie postanowiliśmy, że to powiedział, żebyśmy razem już wszyscy pojechali do tych Niemiec. Ja byłam, o Jezu, strasznie dużo skoplana, bo nie wiedziałam, co robić. To była, kurde, trudna decyzja, no bo rodzina ci mówi, że jedziesz do Niemiec i ona ci nie pyta o zdanie. To był dla mnie wielki szok. Strasznie, strasznie to do siebie źle przyjęłam. Zaczęłam trochę ryczeć, zaczęłam być zła na siebie, czemu ja i w ogóle, czemu my mamy jechać do tych Niemiec, nie chciałam strasznie, tak? No ale jak już musiałam, no to musiałam, no bo z rodzicami, no to wszędzie z rodzicami, tak? No jak tutaj, w końcu jak tutaj przyjechaliśmy, bo naprawdę takie 3 miesiące były dla mnie strasznie trudne, jeszcze w dodatku, że języka nie umiałam. To znaczy języka nie umiałam. Chodzi mi o to po prostu, że w Polsce uczyłam się tylko 4 miesiące niemieckiego, to znaczy, o Jezus, to było strasznie mało. I umiałam tylko przedstawić się, powiedzieć, ile mam lat i mojej rodzinie coś powiedzieć, to tylko tyle było. A jak tu przyjechałam, to trochę po angielsku się dogadywałam z dziewczynami. Minęło chyba pół roku, nie. Chodziłam do innej klasy takiej, z takim bardziej zagranicznymi osobami, czyli nie Niemcami, tylko jakieś tam różne mieszanka. Chodziłam tam przez 5 miesięcy chyba, potem poszłam do zwykłej klasy. No jak ja poszłam do zwykłej klasy, to było masakra. Wiecie, ja języka nie umiem, czasami nie rozumiałam, to powiedziałam, że nie rozumiem i dla mnie to była strasznie męka. Początek bez przyjaciół, wiecie jak to jest, bez przyjaciół, nie masz z kim chodzić, z kim, co robić, języka nie umiesz, to jest najgorsze, co może być. No ja zaczęłam, tak mi się tu nie podobało, po prostu myślałam, że chciałabym stąd wyjechać. Postanowiłam
że biorę bilet i wyjeżdżam. No ale to Maryce oczywiście powiedział, nie, nie, bo jesteś niepełnoletnia, więc możesz jechać. A to ja powiedziałam, no dobra, jakoś to muszę wytrzymać. No i tak się właśnie to znalazłam. Jestem tu już prawie, w marcu będzie rok. To dla mnie katastrofa, bo nie chciałam strasznie przyjechać, a język umiem, tak sobie powiem szczerze, że się dogadam, ale no, rozumiem wszystko, bardziej jest trudniej z rozmawianiem. Mój brat młodszy oczywiście, no to on się wyłapał tak niemiecki, że umie już super. Mój tata jest tutaj prawie rok albo nad więcej, więc też super. Ale moja mama tak sobie, więc moja mama do pracy nie chodzi, więc tak sobie. My do szkoły chodzimy. Szczerze powiedziawszy, powiem wam, że tutaj jest strasznie dużo Polaków, strasznie, naprawdę jest wow. W każdym miejscu spotkam Polaka, powiem wam, że w sklepie, gdzieś dalej, też wszędzie. Ja za każdym razem spotkam Polaków i podsłuchuję się, co rozmawiają tam, bo trochę mi tak źle jest, że nie rozmawiam z Polakami, wiem, mam rodzinę Polaków, ale tak ogólnie. Parę osób, Polaka i Polki poznałam, Polka jeszcze jednego Polaka. To też fajnie, spotkamy się i nawet jest gita, ale z Niemcami na razie nie chcę, bo język jeszcze nie jest opanowany dobrze. No i tak właśnie, mój życie się cały czas toczy teraz w Niemczech i na razie chyba będzie toczyło tak. Postanowię chyba, jakby miał 18 lat, to stąd wyjadę, ale nie jestem pewna, bo w Polsce jest bardzo ciężkie życie, moim zdaniem. I dlatego nagrałam ten filmik, chciałabym się trochę wygadać i chciałabym, żebyście wiedzieli, jak tu jest, przyjechać tutaj i żyć. Naprawdę tu jest, może jest trochę lżej, nauka jest naprawdę lżejsza. O Jezus, to po prostu naprawdę jest tak prosto. Tylko najgorsze jest ten język, wiecie jak to jest. W Polsce jest ciężko, tu nie masz przyjaciół i w ogóle i myślę, jesteśmy naprawdę sporo czasu i tak ciężko mi jest. Dlatego chciałam nagrać ten filmik, chciałam powiedzieć wam, tak jak wcześniej mówiłam, że nie jest tutaj łatwo i mam nadzieję, że jakoś moją sytuację przyjmiecie do siebie. Chciałabym jeszcze dalej nagrywać te filmiki. Mi się zdaje, że to chyba będzie na koniec. I na koniec chciałabym powiedzieć, że też postanawiam nagrywać więcej filmików, bo to dla mnie jest naprawdę fajnie gadać do kamery, jak mam czas wolny i w ogóle. Więc postanowię w następnym tygodniu albo wrzucę na YouTube filmik, który nagram z moim bratem. Brother. A potem jeszcze nagram challenge. Właśnie, ale to będzie niespodzianka, o nim opowiem wam. Takie właśnie mam te trzy filmiki, które postanowię wrzucić w tym właśnie czasie. No a później to już jak nie będę miała żadnych pomysłów, to będę was prosić, żebyście pisali w komentarzach albo ten. I właśnie, więc dziękuję wam za obejrzenie, łapkujcie i subskrybujcie. Mam nadzieję, że wam się podobało, więc cześć!